Już po raz kolejny przyznane zostały nagrody roku gminy Kłodzko Ranunculus Penicillatus. W tym roku przyznane zostały w 7 kategoriach. Inicjatywa, projekt, produkt roku, przedsiębiorca roku, sponsor roku, najlepsza działalność edukacyjno-kulturalna, społecznik, wolontariusz roku, osobowość roku i złoty jaskier za promocję. Przyznane zostały również jaskry specjalne dla kół gospodyń wiejskich. Wręczyli je wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa oraz przewodniczący rady gminy Zbigniew Tur. W tym roku rekordowo dużo zgłoszeń od sołectw, od sołtysów, od radnych. Kapituła ten zestaw nominatów uzupełniła także o swoje propozycje. No nie kończy się na jednym spotkaniu, nie kończy się na jednym posiedzeniu w tym roku. Także dwukrotnie kapituła spotykała się, żeby dokonać wyboru nie tylko nominatów, ale laureatów we wszystkich kategoriach. Wśród kryteriów, jakimi kierowała się kapituła, wyłaniając laureatów, znalazły się m.in. całokształt dorobku kandydata, osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, działalność na rzecz środowiska naturalnego, popularność medialna, znaczenie dla rozwoju gminy i jej promowanie oraz pozytywna opinia w środowisku. Największa frajda jest przy referowaniu, przy omawianiu i później pewnym przeciąganiu tutaj tej liny decyzji, jeśli chodzi o przedsięwzięcie, inicjatywę lokalną, produkt roku, tak? Bo to są te najciekawsze, wymyślone od początku do końca przez samych mieszkańców pomysły, które przecież robią nie po to, żeby dostać nominat czy nagrodę tego jaskra naszego gminnego, tak? Więc selekcja, rozglądanie się za tymi przedsięwzięciami, myślę, że już się rozpoczęła pod kątem przyszłego roku, bo przecież już w tym 2018 są ciekawe przedsięwzięcia, warte nominacji, warte nagrodzenia w 2019 roku. Otrzymanie dzisiejszej nagrody daje mi taką dużą satysfakcję z pracy, którą wykonuję i również taki bodziec dalszego działania. Cały czas się rozwijamy. Firma jest dość młoda, bo dopiero ma 5 lat, chociaż swoją historię już mamy od 4 pokoleń w dziedzinie stolarstwa i w dalszym ciągu chcemy się rozwijać, zatrudniamy nowe osoby. Siostra Lucja prosiła o przekazanie podziękowań. Naprawdę jest to ważna nagroda dla niej, bardzo, bardzo ważna. Choćby też z tego powodu, że jej 40 lat życia na terenie gminy Kłodzkiej, to jest każdy dzień życia, to jest posługa dla ludzi, modlitwa za nich. Siostra Lucja jest niezwykłą osobą i bardzo skromną. Jako klub organizujemy bieg popodkowy w Święcku. To jest bieg górski typowy na dystansie 10 km. Przyjeżdża bardzo wielu ludzi z Polski i nie tylko. Jakie znaczenie ma dla Pana otrzymanie tej dzisiejszej nagrody? Jest to na pewno cenna nagroda, ponieważ jest zauważany ten trud, który na co dzień jest wykonywany. Szczerze mówiąc, byłam bardzo zaskoczona, ponieważ biorąc udział w teleturniejach, w ogóle nawet nie myślałam o tym, że będę w ten sposób doceniona, że tak powiem, w naszej społeczności lokalnej i czuję się naprawdę wyróżniona. Cieszę się, że moje występy w teleturniejach mogły wypromować gminę, ponieważ Ja często mówię, jeżeli gdziekolwiek jestem, bo jestem osobą występującą w różnych miejscach, także publicznie, często mówię, że jestem z Bierkowic. Często podkreślam, że Bierkowice są usytuowane koło Kłodzka. Przede wszystkim dziękuję kapitule za to, że parę lat temu byłam niejednokrotną stypendystką stypendium imienia Grzegorza Ciechowskiego. Oznaczało to, że obdarzono zaufaniem mój rodzący się potencjał i mam nadzieję, że w ten sposób nie zawiodłam gminy. Inicjatywa to był remont kapliczki wiejskiej z XVII wieku. No, był potrzebny remont, bo już się kłaniała tak. No i razem z kolegą, z Pawłem Filem postanowiliśmy ją naprawić, wyremontować. Cieszę się, że została nasza praca doceniona. Nagrody przeminą, a kapliczka zostanie i to jest nasza największa nagroda. Nagroda jaskier specjalny dla mojej mamy Zofii Gaweł, która od 1955 roku założyła Ligę Kobiet i koło gospodyń trwa do dzisiaj. Zmienili na koło gospodyń, trwa do dzisiejszego dnia, więc już nie działa, bo wiek nie pozwala. Jest ze wschodu, 90 lat kończy, także
nie mogła w ogóle odebrać. No, będzie zaszczycona na pewno. Powtarzamy sobie, że gmina Kłodzko jest bogata dzięki aktywności swoich mieszkańców. Bogata duchowo, bogata w pomysły, bogata w inicjatywy. Nad tym dobrobytem materialnym też pracujemy i myślę, że nasi mieszkańcy indywidualnie także. Cieszę się, że nie brakuje tych przedsięwzięć i osób, które możemy nagradzać każdego roku. Galę wręczenia uświetnił wyjątkowy występ instrumentalny.